Velia Energy Contracting Poland to warszawska spółka, która zwyciężyła w przetargu mającym wyłonić dostawcę energii elektrycznej dla miasta Suwałki i jego jednostek organizacyjnych przez cały 2024 rok. O ile w kończącym się sezonie ani jedna nie była zainteresowana podpisaniem umowy z suwalskim samorządem, o tyle w przyszłym roku chętnych było aż czwórka. Jedynym kryterium branym pod uwagę podczas analizy, poza warunkami formalnymi ofert, była cena. I tylko ona zdecydowała o zwycięstwie warszawskiego dostawcy. Wśród oferentów znalazło się też przedsiębiorstwo energetyki cieplnej z Suwałk, które oprócz energii cieplnej produkuje również elektryczną. Ale oczekiwania finansowe miejskiej spółki okazały się zbyt wysokie. Oczekiwana przez nią zapłata znalazła się dopiero na trzecim miejscu. Wiadomo więc już, że za energię elektryczną miasto i jego jednostki zapłacą 12 994,5 tysiąca zł. Oferta Pecu wyższa była o niespełna 860 tysięcy. Najwyższa złożona propozycja przekraczała 16 milionów i pochodziła z Mazowsza. Do grona przegranych trafiła również Gdańska Energa.